tak to będzie wyglądało jako całość. Tutaj mamy główną ulicę, ulica Popiołuszki. Tak, a my tu. Spójrzcie, jakie przykładowe aranżacje mieszkań, właśnie z widokiem w oddali. Dźwigi stoczniowe, bardzo duże okna. Faktycznie większość mieszkań ma właśnie takie duże panoramiczne okna. Dzień dobry, dzień dobry. Widzimy się w kolejnym vlogu. Zaczynamy właśnie na terenie stoczni. Widzimy się z tego mieszkania na dokach, na inwestycji Doki. Przyjechaliśmy dzisiaj akurat sprawdzić to mieszkanie, bo mieliśmy zgłoszoną jedną poprawkę odbiorową. Mieliśmy taką rysę na szybie, natomiast wszystko już zostało poprawione. Właśnie dostaliśmy informację, żeby zweryfikować. Szyba jest gładka, także jest gotowe, odebrane po poprawkach. Jak ktoś nie widział tamtego materiału, to jest kawalerka, która będzie dzielona no, na dwa pokoje, no, z wydzieloną sypialnią, bo może pokojem tego nie można nazwać, to bardzo szumnie, ale tutaj będzie wydzielona po oknie właśnie z tej strony sypialnia z widokiem na dźwigi stoczniowe. Dzisiaj akurat rzucałam informację na Instagram, to zostawię tutaj też krótkie info, bo teraz tak, ten budynek, w którym ja jestem i budynek sąsiedni, no to jest budynek z lokalami mieszkalnymi. No można sobie tutaj było kupić mieszkanie, tak, no tak jak my mamy. Można w nim oczywiście zamieszkać, można wynajmować, no jak tam ktoś chce sobie swoim tą prywatną własnością dysponować. Natomiast to jest jedno, to są lokale mieszkalne, ale po sąsiedzku tutaj jest jeszcze tak zwany budynek montowni i myślę, że o nim usłyszycie, jak będziecie w Gdańsku, dlatego że montownia to jest taki duży kompleks gastronomiczny. U dołu będzie właśnie food hall, tam gdzie taki duży 12-metrowy bar i właśnie dzisiaj między innymi Deseo ogłosiło, że będzie miało swój punkt właśnie w montowni już od kwietnia. Więc tak naprawdę za chwilę, na ponad dwa miesiące z kawałkiem, bo montownia właśnie za te dwa miesiące w kwietniu rusza, także tutaj się będzie działo. I dół tej montowni to jest właśnie taka strefa gastro, tam jest przestrzeń na organizację imprez i u góry nad montownią, słuchajcie, też są apartamenty. Natomiast to były lokale sprzedawane właśnie jako lokale usługowe od razu z funkcją pod wynajem i z funkcją zarządzania przez firmę zewnętrzną w takim formacie, więc to są właśnie też dwie zupełnie różne przestrzenie i tam są, słuchajcie, piękne te lokale, bo tam są takie duże okna loftowe od podłogi po sufit, coś pięknego, podejdziemy za chwilę, pokażę Wam właśnie ten budynek montowni jeszcze z zewnątrz. W ogóle u nas te okna mi się tak mega podobają, te szprosy, które są w oknach, uważam, że to jest takie charakterne, no i to, że one też są ok, wysokie, no ale jednak ogranicza je ten kaloryfer. Nie są oknami od samej podłogi po sam sufit, ale uważam, że i tak robią robotę. To okno balkonowe też jest czaderskie. Cała prywatnie u siebie w mieszkaniu takie chciałam mieć. Bardzo mi się to podoba. Wrzucam jeszcze kilka wizualizacji, jaki jest plan na to mieszkanie, jak ono właśnie będzie wyglądało po wykończeniu, jak ma wyglądać ten podział, właśnie wydzielenie tej części sypialnianej, aneks kuchenny, łazienka. No myślę, że jest potencjał. Piękny projekt, bardzo, bardzo mi się podoba. Projekt wykonała w ogóle pracownia InBalance. Ja tego projektu nie robiłam sama, we współpracy właśnie z pracownią przekazałam swoje inspiracje i na tej podstawie właśnie taki projekt powstał, który między innymi miał swoją publikację, słuchajcie, w magazynie Prestiż, w Trójmiejskim magazynie. Słuchajcie, postaram się Wam dzisiaj pokazać kawałek Gdańska. Jesteśmy, no teraz na terenie stoczni, idziemy w kierunku Śródmieścia, właśnie głównego Gdańska. Jesteśmy dzisiaj umówieni na obiad w jednej z restauracji na Wyspie Spichrzu, więc też może tutaj jakieś fragmenty się pojawią, te gastronomiczne polecajki też sobie podobno cenicie i też o nie dopytujecie, więc za chwilę tutaj jeszcze kilka kadrów z tych okolic właśnie będzie. Tutaj słuchajcie, kolejne budynki w budowie jeszcze, a to jest właśnie budynek montowni, tej z cegły, bo on był odrestaurowany, on nie był stawiany od podstaw. Spójrzcie, te apartamenty z tymi oknami muszą być po prostu przepiękne. One już są oddane, już są tam firanki i nawet o, u góry jest światło, więc już są wynajmowane. Ale cudo, bo ja bardzo lubię taki industrialny styl. I tymczasem zmiana lokalizacji, koło widokowe.
zakładka, czyli wchodzimy tak naprawdę na główne miasto w Gdańsku. Dzisiaj na obiad idziemy tutaj, vice versa. A to, co się w Gdańsku jeszcze teraz dzieje, to jest remont pobrzeża. Nie wiem, czy na 2 czy na 3 lata jest rozłożona inwestycja, no ale niestety, jak będziecie w najbliższym czasie, no to spotkacie prace remontowe w tych okolicach. Widzieliście już? Dostawa Glovo, bezosobowa, robocik. Jadę normalnie. I moi drodzy, widzimy się z Łodzi. Mamy to, mamy to. Mieszkanie jest skończone. Przyjechaliśmy posprzątać po remoncie. Jest! Zaczęliśmy kiedy? W listopadzie. Mamy połowę lutego, ale jest to najważniejsze. Ja już przebrana w strój roboczy i ogarniamy. Jest pełno kurzu, jak już się z tym wszystkim tutaj uporamy. To pokażę Wam, jak to wygląda w całości. Przed chwilą był pan, który zamontował domofon, który wymienił zamki. Pamiętajcie właśnie, jak robicie jakiekolwiek remonty, wykończeniówki, żeby wymienić później na wszelki wypadek wkładkę w zamku, więc mamy wymienione wkładki. Za chwilę, jeszcze za chwilę, dzisiaj ma przyjechać materac, dostawa materaca i dzisiaj ma przyjechać firma, która pomierzy okno pod żaluzję. Jest, po prostu nie dowierzam, bo ten remont też się bardzo, bardzo przeciągał, ale mamy to. Ja teraz jestem na poziomie antresoli, tutaj u góry. Jeszcze za chwilę, jak skończę sprzątać, wniesiemy materac i łóżko i spojrzenie w dół właśnie. Są schody, w oddali kanapa jeszcze. Tak to mniej więcej wygląda. Tu jest oczywiście też dedykowane oświetlenie u góry. Włącznik, tak żeby czasem nie było trzeba schodzić, jak się zapomni. I można było to światło włączyć, więc myślę, że jest funkcjonalnie. Gniazdko, tu jeszcze pod światłowód. Już biorę odkurzacz. Uwaga, trzymam. Jest. I słuchajcie, wjechał materac. No może 4-osobowej rodziny byśmy tutaj nie położyli. Ale takie mieszkanie studenckie,
Myślę, że spokojnie, spokojnie można tu sobie życie zorganizować. Słuchajcie, z prawej strony łóżko, jeszcze nie ma stelaża, jest materac. Tutaj dwie takie szafeczki, żeby też było jakieś miejsce do przechowywania. I ta jest jeszcze tutaj do podwieszenia tak w roku, żeby ona była trochę wyżej, taki ala stolik nocny, lampka. I tutaj pamiętałam, żeby było właśnie gniazdko, tak żeby przy łóżku można było spokojnie telefon naładować, czy właśnie podłączyć lampkę, laptopa, whatever, co tam kto będzie chciał. I drugie dodatkowe gniazdko właśnie jeszcze z tej strony. No i ten włącznik światła, o którym wspomniałam, tak żeby można było spokojnie w nocy, jak się wstanie, no to włączyć sobie światło i zejść bezpiecznie po schodach. Tutaj jest właśnie schodowy zamontowane. No i właśnie jakieś takie miejsce, żeby sobie jeszcze coś postawić. Myślałam, czy nawet tutaj by jeszcze nie wszedł jakiś wieszak, żeby też można było więcej ubrań sobie ewentualnie tutaj po prostu tak rozwiesić, żeby było więcej tego miejsca do przechowywania. Słuchajcie, dajcie mi meble, ja mogę skręcać. To akurat bardzo lubię meble z IKEA. Mogę się tym zajmować, śruby i lecę tymczasem, o. Tak to wygląda. Jeszcze jestem ze swoją wkrętarką, ja też jestem przygotowana, bo imbus był tylko do tych górnych, śrub do dolnych nie ma, także lecimy. Okej, moi drodzy, kilka godzin później ogarnęliśmy się. Mogę Was zaprosić na mały room tour po tym mieszkaniu. To, co bardzo ważne, to jest malutkie mieszkanie, to jest tak zwana mikrokawalerka. Słuchajcie, tutaj nie ma nawet 20 metrów. To jest takie typowo studenckie mieszkanie, taki jest jego zamysł, że ono jest pod wynajem pod studentów. No, kilka osób tutaj nie wejdzie, rodzina się tutaj nie ulokuje, to nie jest absolutnie ten metraż, jestem jak najbardziej tego świadoma. W mojej ocenie to jest po prostu jednoosobowe mieszkanie. No, gdybym ja na studiach miała takie jednoosobowe mieszkanie, mogła sobie samodzielnie mieszkać, to myślę, że byłabym zadowolona. Także słuchajcie, zapraszam, postaram się Wam pokazać kilka takich rozwiązań, które ja tutaj się starałam wprowadzić, tak żeby ten metraż maksymalnie wykorzystać. Zależało mi, żeby na tym, biorąc pod uwagę ten metraż, że on jest niewielki, mimo wszystko było bardzo dużo miejsca do przechowywania. To jest to, co ja często w tych moich materiałach mówię, no żeby zadbać o to, żeby te rzeczy było zwyczajnie gdzie schować. Mam nadzieję, że no właśnie na tym metrażu udało mi się to zadanie wykonać. Odwracam kamerę i zapraszam. Okej, słuchajcie, wchodzimy. Taki widok Was zastanie po wejściu do mieszkania. Ja może się tutaj doświetlę. Włączniki umiejscowione w pionie, tak jak wspominałam, te dominujące kolory tutaj, no to jest zieleń taka oliwkowa i czarny. No i stolarka, która się pojawiła w takim jasnym brązie. I teraz tak, włączniki, no to właśnie, żeby było funkcjonalnie, na razie je wyłączymy. Włączamy z poziomu przedpokoju przedpokój, możemy włączyć od razu duży pokój i włączamy trzecim od razu antresolę. Antresola ma schodowy włącznik, a czekajcie, zostawimy na razie włączone. Domofon, udało się dostać czarny, półeczka, żeby sobie tutaj klucze położyć, czapka, szalik. Jeżeli chodzi o przedpokój, jeszcze wieszak, no i właśnie wieszak, który ma haczyki po prostu do podwieszenia kurtki, ale który jest wyprowadzony też, słuchajcie, na głębokość. I bardzo polecam właśnie przy małych powierzchniach, no bo na nim po prostu rozwiesimy sobie wieszaki, tak? I tutaj też jest jakieś miejsce do przechowywania ubrań. Jest lustro też na tej ścianie. Od razu po lewej jest łazienka. Łazienka oczywiście na swój własny włącznik światła. I teraz, jeżeli chodzi o te rozwiązania tutaj, no to tak, weszła toaleta, a to chyba wspominałam chwilę wcześniej, czekajcie, bo sama mam déjà vu, że już to mówiłam. Szafka nad toaletą, cztery półki, więc myślę, że całkiem sporo tego miejsca do przechowywania w łazience. Teraz tak, tu jest też jeszcze, są trzy półeczki, tak żeby sobie coś tam móc pochować. One nie są w pełni funkcjonalne, no bo tutaj jest wąsko, natomiast no nie wszystkiego używamy na co dzień. Ja myślę, że też się przydadzą, żeby zapas papieru schować czy jakąś chemię gospodarczą. Tutaj jest jeszcze dodatkowa szafka do przechowywania i tutaj mamy ukrytą pralkę, no bo założeniem jest, że mieszkanie idzie pod najem długoterminowy, więc ta pralka się tutaj przyda. Umywalka, dwa gniazdka, tak żeby były właśnie dostępne w łazience. Włącznik dodatkowy, jeżeli chodzi o doświetlenie, także jest jeszcze opcja dodatkowego światła. Lustro nad umywarką i myślę, że całkiem spory blat jeszcze dostępny.
kabina prysznicowa, podwieszona słuchawka, odpływ jest liniowy, no i tutaj słynny schodek, tak? Czyli jak robimy liniówkę w mieszkaniach na wynajem, bardzo polecam, żeby zabezpieczyć dodatkowo kabinę, tak żeby no jeżeli tam odpływ będzie niedoczyszczony i się zacznie przytykać, jak woda zacznie się przelewać, to żeby ta woda nam nie wyszła na mieszkanie. Jak widzicie, ja mam wszędzie położone płytki. No właśnie, w razie ewentualnego zalania płytki nie ulegną tak uszkodzeniu jak panele, więc ja wolę w mieszkaniach płytki, w tych mieszkaniach pod wynajem. Więc tak, tutaj się pojawia dodatkowy stopień. Sama kabina, no to jak już zauważyliście, zbudowana jest ze ścianki. Ja wiem, że jeżeli jest szyba, to jest więcej miejsca, no bo ona tego pomieszczenia wtedy też optycznie nam nie pomniejsza. Natomiast słuchajcie, ja już miałam doświadczenie z szybą w kabinie, która po prostu pękła i poszła. I poszła w drobny mak i nie, ja się tego zwyczajnie boję, nie chciałabym, żeby komuś coś się stało. Jestem skłonna wręcz właśnie do tego stopnia, żeby tę powierzchnię zmniejszyć, a myślę, że i tak jest funkcjonalnie, a ja się czuję z tym właśnie bardziej zabezpieczona, także nikomu się krzywda nie stanie i tutaj żadnej odpowiedzialności z tego tytułu nie będzie. Tak to wygląda, jak spojrzymy w górę. Nikt tego, wiecie, nie wypchnie, ktoś się tutaj za dużo napije. No mam doświadczenie z najmem krótkoterminowym, więc wiem, jakie historie mogą się dziać. Znam wypadające szyby w kabinach, urwane drzwi od lodówek, urwane fronty, więc naprawdę przeszłam przez plac boju i staram się te mieszkania robić tak, że jeżeli coś da się zepsuć, słuchajcie, to z dużą szansą zostanie zepsute, więc wprowadźmy takie rozwiązania, żeby się tego zepsuć nie dało. No to jest moje podejście. Dobra, wychodzimy, słuchajcie, z łazienki. No i idziemy w kierunku, czekajcie, wypchnę trochę kadr, o, w kierunku dużego pokoju, nazwijmy go tak szumnie. Lewa strona, aneks kuchenny. No wielkiego gotowania tutaj nie będzie, natomiast myślę, że względnie funkcjonalne. No ja na przestrzeni takiego aneksu bym się ogarnęła, no ale ja nie gotuję za dużo i myślę, że no podobny profil najemcy musi tutaj być. Czyli mamy tak, płytę kuchenną, to jest ten sam model, który chodzi ze mną po wszystkich mieszkaniach, tylko na poprzednich, jak remontowałam, są jasne. Tu jest ciemna, no bo to jest taka kolorystyka, jest ciemny zlewozmywak. Stanął czajnik, tu jest, słuchajcie, taka malutka lodówka, tam też dwie półki, więc miejsce jest, no i dodatkowa właśnie szafka tutaj, można wstawić śmieci, zmieszczą się kosze do segregacji, no i miejsce do przechowywania w tych szafkach górnych, więc też myślę, że trochę tego miejsca do przechowywania, biorąc cały czas poprawkę na metraż mieszkania tutaj jest. Zmieścił się stół i krzesło, tak żeby można było w takich no, ludzkich warunkach zjeść. Jest bardzo wysoka szafa. Ja wiem, że na co dzień, znaczy, że normalnie nie dosięgniemy do tej górnej półki, ja nie dosięgnę przy moim 1,62 m. Natomiast jedno ktoś może być wyższy, a drugie no zawsze mamy takie półki, na których trzymamy rzeczy używane rzadziej. Więc myślę, że lepiej jest wyciągnąć tą szafę właśnie maksymalnie wysoko i te miejsca do przechowywania zapewnić, niż po prostu tam miałaby być niewykorzystana przestrzeń, więc są półki. Jeżeli chodzi tu o wnętrze szafy, tak samo, kolejne półki, półeczki, jest w tym momencie drążek do wieszaków, do podwieszenia ubrań. Trochę, więc myślę, że tego miejsca do przechowywania tutaj zmieściliśmy. Okna są jeszcze niezagospodarowane, była dzisiaj pani pomierzyć tutaj pod żaluzję, więc pojawią się żaluzje na oknie. Jest oświetlenie. Aha, kaloryfer, słuchajcie. Kaloryfer to jest zwykły biały kaloryfer przemalowany na czarno. Tak wyszło taniej. Taniej wyszło kupić biały, pomalować go na czarno, niż kupować czarny. No i właśnie, i mamy taką sofkę wypoczynkową. Tutaj przy tej sofie dodatkowe oświetlenie, tak żeby sobie usiąść i poczytać. Można też usiąść na parapecie, jest odpowiednio szeroki. Natomiast jest to oświetlenie właśnie tak, żeby sobie doświetlić ten kąt tutaj. Tu jest odpowiednio też włącznik bezpośrednio, żeby nie było trzeba wstawać. No i jak odwrócimy się w tę stronę, taki mamy kadr na całość. Kanapa, szafa, wszędzie te ciągi komunikacyjne są, myślę, że takie całkiem funkcjonalne, spokojnie da się na luzie przejść, nigdzie tutaj się nie haczę. Przechodzę. No i jest drabinka właśnie na antresolę. Wchodzimy sobie na antresolę i tutaj jest ta część sypialniana. Nie ma tylko stelaża od łóżka niestety.
Natomiast tak, no położyliśmy na razie materac, są tutaj zabezpieczenia, stolik nocny, tak jak wspominałam, no jest jeszcze szafka, która też jest do podwieszenia, gniazdko jedno tu na wejściu, gniazdko pod szafką, tak żeby podłączyć telefon, no i też właśnie włącznik światła, także włącznik schodowy, tak, włączamy sobie na dole światło, wchodzimy na górę i u góry wyłączamy. No i tak to, słuchajcie, wygląda, jeżeli są pośród Was osoby, które też są w temacie właśnie małych mieszkań, takich mikrokawalerek, no to jestem tym bardziej ciekawa Waszej opinii, no bo Wy wiecie, z jakimi ograniczeniami wiążą się właśnie takie małe mieszkania. Jak oceniacie wystrój, jak oceniacie funkcjonalność tego mieszkania? Nie wyszło idealnie, nie uniknęliśmy fuck-upów. Są tutaj błędy, które już pominę i którymi nie będę tutaj publicznie się dzieliła. Nie wszystko poszło tak, jak miało pójść, natomiast myślę, że przy tym budżecie, który był, a to był też budżet ekonomii, to myślę, że wyszło to naprawdę całkiem nieźle. Zależało mi, żeby to było coś innego, żeby to nie była taka IKEA, no bo na rynku jest mnóstwo takich mieszkań na wynajem, bardzo ładnie zrobionych, ale wszystkie są takie białe, z jakimś takim naturalnym drewnem, właśnie robione w takim stylu IKEA tak zwanym i one są piękne, żeby nie było, ja im nic nie zarzucam, natomiast ja chciałam, żeby to mieszkanie się wyróżniało, żeby to było po prostu na rynku coś innego i myślę, że samą kolorystyką udało mi się to względnie osiągnąć.